jest też fajne w tym samochodzie i na czym bardzo się... Jeśli wierzyć komentarzom w internecie, to przeciętny polski kierowca nienawidzi samochodów z silnikami od kosiarek, tych bez znaczków marek premium, czy z jakimikolwiek niedociągnięciami, jeśli chodzi o wykonanie. I wydawałoby się, że bardzo trudno jest sprostać takim wymaganiom, tym bardziej jeśli średnia cena samochodu w Polsce to 19 tysięcy złotych, ale wydaje mi się, że znalazłem właśnie taki idealny samochód dla człowieka z internetu. No prawie. Wszyscy kochamy piękne samochody i nie ulega wątpliwości, że ten Lexus LC500 dokładnie taki jest. Jest po prostu zjawiskowy. I ta cała jego zjawiskowość wynika też z tego, że on zaczął jako koncept, samochód bez ograniczeń budżetowych i dopiero później spotkał się z tak ciepłym odbiorem, że trafił do produkcji. To samo było z kabrioletem. Pojawił się koncept, nie do końca było wiadomo, czy on się pojawi, bo przecież LFA też były koncepty kabrio i nigdy nie wyszło, a tutaj proszę, stoi i wygląda pięknie. Względem LFA z Lexusem LC500 w wersji konwersji by było trochę łatwiej, bo ten samochód już na początku etapu projektowego był przemyślany też jako kabriolet. Cała decyzja sprowadzała się tylko do tego, czy ludzie będą chcieli taki samochód. I też dlatego, że ten samochód został zaprojektowany razem z coupé, to nadwozie jest sztywniejsze i nie pracuje tak jak w wielu innych kabrioletach z miękkim dachem. Projektanci LC500 chcieli oddać ponadczasowy charakter kabrioletu z miękkim dachem, stąd ten rodzaj dachu pojawia się w Lexusie po raz pierwszy. Wyjeżdża właśnie z bagażnika, czy sprzed bagażnika, zabiera tam około 30 litrów przestrzeni bagażowej. I rozkłada się w 15 sekund przy prędkości do 50 km na godzinę. Ludzie w internecie lubią wiedzieć więcej, więc tutaj wjeżdża losowa ciekawostka. Te drzwi wykonano z formowanego arkuszowo kompozytu włókna węglowego i aluminium. Bardzo trudne słówka, w końcu się udało. Karbonowego foliowego aluminium. Amelinium. Sformowanych arkuszowo kompozytu włókna węglowego i amelinium. Co zyskujemy dzięki takiemu rozwiązaniu? Te drzwi są przez to bardzo lekkie, gdzie to widać, że to jest kawał drzwi, a chodzą przyjemnie, nie trzeba bardzo się z nimi siłować. No i dzięki temu też środek ciężkości samochodu został obniżony. Wiadomo, że internet lubi duże silniki, no i ten ma bardzo konkretny silnik. 5-litrowe, wolno ssące V8 o mocy 464 koni mechanicznych. W dodatku ten silnik jest wysokoobrotowy i wkręca się do 7100 obrotów na minutę. A najlepsze w tym silniku jest to... To jak on brzmi i w dodatku możemy sobie jeszcze złożyć ten dach i posłuchać właśnie tej ostatniej pieśni wielkich, głośnych silników, zanim odejdą. Wiadomo, że fani motoryzacji narzekają na coraz to bardziej restrykcyjne normy emisji spalin, które powoli, ale skutecznie wybijają coraz to ciekawsze samochody. Ale tutaj mamy V8 i to w dodatku w wersji convertible. Nie można zamówić LC500 w wersji hybrydowej. Dobrze jest czasem w komentarzu rzucić jakąś liczbą, więc Lexus LC500 przyspiesza do setki w 5 sekund, ale też co się dziwić, to jest o pół sekundy wolniej od wersji coupé, ale też ten samochód waży aż ponad 2 tony. Gdyby Bóg uważał, że napęd naprzód jest lepszy, to chodzilibyśmy na rękach, więc oczywiście mamy jedyny słuszny napęd na tył. Wiecie, co jest najlepsze w Lexusie LC500 Convertible? To, że nigdy nie wygra żadnej wojny w komentarzach. Są szybsze samochody, tańsze i szybsze, droższe i bardziej rzucające się w oczy, z nowocześniejszymi technologiami, bardziej uznanych marek, bardziej sportowe. Na każdą cechę LC500 można znaleźć inny samochód, który jest w niej bardziej, jest lepszy. Tylko, że wiecie co? Ten samochód jest
idealny, taki jaki jest. Kiedy nim jedziecie, czujecie ten wiatr we włosach, wszystko do siebie pasuje po prostu idealnie. I to, że on nie jest naj w żadnym aspekcie, wcale mu nie przeszkadza, bo dzięki temu trochę spada z radaru tych osób, które szukają właśnie takich samochodów, które w jakimś aspekcie będą zawsze najlepsze i przez to jest prawdziwą perełką, bardzo rzadkim okazem na polskich drogach i dzięki temu tak samo teraz jest perełką, jak i będzie za 10 lat, a tym bardziej za 20 i więcej. I może nie będzie tak kultowy jak LFA, ale na pewno będzie godnie się starzał i dla mnie ten samochód już jest klasykiem. Oczywiście rzadko kiedy przejdzie Wam w ogóle przez myśl jakaś szybsza jazda tym samochodem, bo nim tak fajnie się toczy, ale jeśli już Was znajdzie taka ochota, to nie miejcie wątpliwości, Lexus LC, czy to convertible, czy coupé, lubi zakręty, bardzo lubi zakręty i największe wrażenie robi w nim na mnie ta możliwość ustawiania go gazem. Zbliżamy się w pewnym momencie do limitu, oczywiście to jest ciężki samochód, zbliżamy się do tego limitu i wszystko dalej to już jest gaz. Troszeczkę gazu dodamy, zaciśnimy sobie zakręt, damy go dużo, ustawimy samochód bokiem, odejmiemy, wycofamy się spod sterowności i tak dalej. Bardzo chętnie ten samochód, ale też bardzo płynnie odpowiada na takie polecenia kierowcy, a to też się wzięło stąd, że przy okazji liftingu Lexus bardzo dużo pracował właśnie nad poprawą takich własności jezdnych, żeby przejścia pomiędzy hamowaniem, skręcaniem było wszystko po prostu idealnie płynne i według mnie jest. Przyjemność prowadzenia tego samochodu jest po prostu ogromna. Ale jeśli miałbym mieć jakieś uwagi, to na przykład mam do skrzyni, to jest takie czepianie się trochę, a raczej wypunktowanie jej specyfiki, bo ta skrzynia 10-biegowa, mogłaby się chyba nazywać Shimano, ta skrzynia dobiera biegi w taki sposób, że nawet jeśli wybierzemy tryb Sport czy Sport Plus, to ona wcale tutaj nie próbuje utrzymywać jakichś super wysokich biegów. Teraz jadę w Sport Plusie i mam 5. bieg. Wcisnę mocniej gaz, no i co? I się zbieram dalej z tego samego biegu, bo mam mnóstwo momentu. Dopiero takie mocne poganianie, hamowanie z reguły. Wtedy zaczyna się coś dziać, ale czasami tak trzeba mu pomóc łopatką. On musi się nauczyć, czego od niego chcesz. Nie rozumie tego od razu, ale jak już załapie, to wtedy ta skrzynia jest naprawdę fajna i przede wszystkim bardzo, ale to bardzo płynnie pracuje. No ale to jest oczywiście konwerter hydrokinetyczny, więc płynność musi być w pakiecie. Podsumowując wrażenia z jazdy, mógłbym się skupiać na różnych takich poszczególnych aspektach, detalach tego samochodu, ale największe wrażenie na mnie robi całość, całokształt. On jest po prostu idealny, jest tak dopracowany. Oczywiście BMW serii 8 czy Porsche 911 to wszystko są bardzo dopracowane, chirurgicznie wręcz dopracowane, precyzyjne samochody, ale ten ma w sobie jakąś taką nieuchwytną duszę i to jest w nim naprawdę świetne. Mam nadzieję, że za ileś tam lat będzie mnie na niego stać. Żeby nie było tak kolorowo, to choć całe to wnętrze jest po prostu pięknie wykonane, pięknie zaprojektowane i no, świetnie się spędza w nim czas, to ten system przy okazji liftingu, tak, dostał CarPlay, więc nie jesteśmy skazani tylko na to, co zaprojektowali w Lexusie, ale trzeba przyznać, że no, Lexus na przykład te mapy miał już dobre 10 lat temu, albo i lepiej, więc tutaj bym się czepiał. To jest najsłabsze ogniwo tego samochodu, tym bardziej, że steruje się tym touchpadem. To też jest trochę już chyba jak na dzisiejsze czasy zbyt angażujące. Po prostu w porównaniu do BMW, Mercedesa, Porsche, to jest takie trochę przestarzałe. No i warto jeszcze wspomnieć o tym, że cena tego samochodu to też jest wada, ale też zależy z jakiej perspektywy na nią patrzycie. Jeśli Was nie stać, no to jest wadą, bo jest po prostu zbyt duża, żeby kupić ten samochód. Ale jeśli Was stać na ten samochód, to często będzie też wadą, dlatego że podstawowo ten samochód, ten egzemplarz, czyli LC500 Convertible w wersji Super Turismo, kosztuje 709 tysięcy złotych. Ale w dodatkach możemy dołożyć maksymalnie 31 tysięcy złotych i z tego nam się robi 740 tysięcy złotych. Ale ten pojazd jest jednocześnie
full wypas wersją i bieda wersją. I to dla niektórych bywa problemem, bo widzę często takie gdzieś dyskusje, że osoby, które już stać na takie samochody, nie chcą słyszeć o czymś takim jak niedoposażony na maksa samochód. I ten może być doposażony na maksa i jest już w podstawowej wersji, ale nie mamy tej przyjemności dobierania sobie różnych gadżetów. W 2017 roku, żeby wejść do klubu 1% najlepiej zarabiających Polaków, trzeba było zarabiać powyżej 22 tysięcy złotych brutto. Żeby wejść z kolei do klubu 1 promila, trzeba było zarabiać 96 tysięcy złotych. Teraz te wartości są oczywiście pewnie jeszcze większe, ale do czego zmierzam? 22 tysiące złotych to jest nadal na miesiąc, to jest nadal za mało, żeby kupić taki samochód, bo on pewnie w leasingu kosztuje około 80 tysięcy złotych, plus trzeba wyłożyć konkretną sumkę na start. Trzeba więc gdzieś uplasować się pomiędzy tym procentem a promilem i dopiero wtedy można cieszyć się z tak drogiego samochodu. Co to oznacza? To oznacza, że 99,9 nawet procent Polaków nigdy do takiego samochodu nie wsiądzie, czy przynajmniej w obecnej ich sytuacji. I to z kolei zmierza do tego, że jeśli miałby ten samochód wygrywać w internetach, w komentarzach, to jest on na takim samym poziomie abstrakcji jak Pagani, jak Lambo, Ferrari, więc dlaczego ktoś miałby używać LC500 jako argumentu na najlepszy czy najfajniejszy samochód na świecie, jeśli może od razu tak samo go nie stać na Koenigsegga, jak na właśnie tego Lexusa. Wobec tego wydaje mi się, że on naprawdę przelatuje pod radarem. Taki jest cicho-ciemny, nie widać go. Jeśli ktoś chce kupić taki samochód, to od razu patrzy na Porsche, Mercedesy, droższe, bardziej naj samochody. Z kolei jeśli kogoś nie stać, no to i tak jest abstrakcja. Więc przez to ten samochód ma bardzo dobry potencjał na klasyka, bo teraz być może nie będzie pierwszym wyborem, być może sprzeda się niewiele sztuk tego samochodu, ale ograniczona podaż w przyszłości i tak dobry projekt, tak dobry, spójny samochód w przyszłości może tylko zyskiwać na wartości. I żeby trochę zobrazować, o co mi chodzi, też może powiem, że ten Lexus LC500 Convertible jest przy innych konkurencyjnych samochodach trochę jak taki Tag Heuer przy iWatchach. No niby podobna klasa cenowo, często podobni ludzie noszą te zegarki, chociaż to już tam jest różnie, ale ten jednak trochę staje się powoli dinozaurem. Wszyscy wolą te bardziej skomputeryzowane, nowocześniejsze rzeczy, no ale to jest właśnie cały atut, cała siła tego samochodu.